o kolejny wykład. Poproszę pana doktora Grzegorza Grajewskiego. Temat wykładu: sakralizacja krajobrazu na przykładzie opactwa krzeszowskiego. Pan doktor jest kierownikiem oddziałowego, oddziału terenowego Instytutu Dziedzictwa Narodowego. O właśnie, dziękuję. Księże biskupie, magnificencje, szanowni państwo, serdecznie dziękuję za zaproszenie. Postaram się zmieścić. Proszę państwa, przedmiotem rozważań będzie krajobraz kulturowy uformowany na terenie dóbr krzeszowskich cysterców w okresie nowożytnym, a ściślej od wojny 30-letniej do sekularyzacji w 810. Poniższe uwagi oparte są w dużym stopniu na tekstach pióra ojca Nikolausa Luterotiego, no a przede wszystkim profesora Andrzeja Kozieła. Sam temat zasługuje na wielowątkową analizę wykorzystującą narzędzia historii, historii sztuki, geografii historycznej i architektury krajobrazu dla określenia, jak chronić, o ile to jest jeszcze możliwe, te nadal czytelne, a często niedoceniane świadectwa przeszłości. Sakralizacja krajobrazu, a szerzej sakralizacja przestrzeni, pojawia się w badaniach nad religią od momentu ukonstytuowania się religioznawstwa jako samodzielnej dyscypliny naukowej. Już w pierwszych znanych przejawach ludzkiej działalności, które określamy mianem twórczości artystycznej, gdyż wychodzą poza zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, dostrzegano elementy ekspresji, które mają nie tyle wartość estetyczną, tę bowiem określili dopiero ich odkrywcy, a precyzyjni późniejsi interpretatorzy, ale są uznawane za przejawy dążenia do nadania innego sensu miejsca, w którym powstały. Sprawa to znana i o tyle warta w tym miejscu wspomnienia, aby ustrzec się od przekonania, iż przedmiot mojego wystąpienia jest czymś wyjątkowym, oryginalnym. Dla porządku dodajmy jeszcze, iż od czasów uformowania się religii, rozumianej jako relacja człowieka do sakrum, manifestowała się ona w wymiarze doktrynalnym, w czynnościach religijnych oraz w sferze społecznej i organizacyjnej. Sfera sakrum nie była ograniczona tylko do wydzielonych przestrzennie miejsc kultu, lecz obejmowała cały otaczający wszechświat. Nadawała mu sens, porządkowała i utrzymywała relacje społeczne. Prowadzone od kilkunastu lat bardzo intensywnie w Czechach badania nad krajobrazem w okresie baroku wykazały istotną rolę, jaką w czasach ustalania i konsolidacji nowego porządku społecznego po wojnie 30-letniej, ten motyw tu już się przewijał wielokrotnie, także ja tylko tu zreferuję ogólnie te spostrzeżenia, miało formowanie krajobrazu i jak znaczny wpływ wywarł Kościół katolicki, prowadząc ofensywne działania kontrreformacyjne. Działo się to przede wszystkim dzięki aktywności właścicieli dominiów, zarówno szlacheckich, jak i duchownych, którzy równocześnie realizowali swoje partykularne interesy, gdyż sakrum nie było wówczas jeszcze tak oddzielone od profanum jak obecnie. Badacze czescy uznają, iż chodzi nie tyle o obiekty architektoniczne, może nawet nie tyle przede wszystkim o nie, lecz o widzialne i niewidzialne relacje między nimi. Ich zdaniem w epoce baroku do podstawowych składników historycznego krajobrazu doby średniowiecza, rozumieją przez to okres od XI do XVI wieku, takich jak zamki, mniejsze siedziby szlacheckie, mosty i brody, młyny i młynówki, miasta, kościoły, klasztory i stabilizująca się sieć osadnictwa wiejskiego, zostały poszerzone o nowe elementy morfologiczne. Z kilkunastu zdefiniowanych wymienię tylko te, które związane są bezpośrednio ze strefą sakrum, a rozwinęły się lub pojawiły w XVII do XVIII wieku. W miastach były to kościoły i kompleksy zabudowań nowych zakonów, jak jeżeli chodzi o Czechy, przede wszystkim jezuici i pijarzy, kaplice loretańskie, kaplice Bożego Ciała, miejsca pielgrzymkowe. Każde z tych działań związane było z ingerencją w krajobraz.
W różnej skali, od rozbudowanych kompozycji miejsc pielgrzymkowych eksponowanych w przestrzeni, po samej definicji kameralne pustelnie. Fenomenem sakralizacji krajobrazu w epoce baroku na terenie dóbr należących do opactwa cysterców w Krzeszowie, doskonale wpisuje się w ten schemat badawczy. Nie może to dziwić, przecież chodzi o jeden krąg kulturowy, co najkrócej oddaje jakże trafne określenie Śląska mianem perły w koronie czeskiej. Podobne elementy spotykamy w wielu miejscach historycznego Śląska, ale nigdzie, nawet wśród siostrzanych opactw w Lubiążu, Henrykowie, Kamieńcu Ząbkowieckim, Jemielnicy czy należących do rodziny klasztorów małopolskich Rudach Wielkich, nie ma takiego nasycenia. Jeszcze dzisiaj, gdy staniemy przed kaplicą świętej Anny, na górze noszącej również jej imię, otwiera się przed nami wspaniały widok na Dolinę Zadrny. Tak o tym punkcie widokowym, nie używając oczywiście tego słowa, napisał w końcu XVIII stulecia Friedrich Albert Zimmermann. No i tu pozwolę sobie podać w moim tłumaczeniu niemiecki cytat. Obok Krzeszowa, Góra Świętej Anny, gdzie kaplica, prowadzi tam przyjemna promenada ze wspaniałymi widokami, szczególnie na Śnieżkę. Jest to nagroda za trud drogi. Rankiem widok piękniejszy niż wieczorem. Jak Państwo zauważyli, postępując zgodnie z tym zaleceniem, zdjęcie należy powtórzyć, bowiem zostało zrobione po południu. Kiedyś spróbuję. Ale rozpocznijmy wreszcie naszą opowieść, aby choć na kilku przykładach ukazać główne wątki zapisane i nadal obecne w krzeszowskim krajobrazie klasztornym. Nie funguje. Doskonale. Otóż w połowie XVIII stulecia osobie stojącej na tym samym miejscu ukazywał się taki oto widok. Areał zabudowań opactwa otoczony murem, pozostałością muru obronnego, z kościołem klasztornym, przylegającym od południa klasztorem, kościołem brackim świętego Józefa, domem dla gości opactwa, zabudowaniami gospodarczymi niezbędnymi dla funkcjonowania tej enklawy osadzonej w krajobrazie rolniczym, z intensywnie zalesionymi jedynie zboczami doliny. Schemat znany z innych śląskich i nie tylko śląskich opactw cysterskich i nie tylko cysterskich. Jednakże na zachód od zabudowań, wśród łąk i pól, widoczne są budowle o zróżnicowanej formie, intencjonalnie rozmieszczone. To Wielka Krzeszowska Kalwaria, dzieło opata Bernarda Rosy, który rozpoczął wielką transformację nie tylko samego średniowiecznego opactwa, o czym tu już kilkakrotnie było mowa, jego najbliższej okolicy, ale i miejscowości należących do dominium klasztornego. Była to strategia przemyślana, konsekwentnie realizowana wielkim nakładem środków i, co godne podkreślenia, kontynuowana przez kolejnych opatów, w zasadzie do sekularyzacji w 810 roku. Od wyboru w 1660 do śmierci po 39 latach panowania opat Rosa zdołał w samym Krzeszowie podnieść z ruiny zniszczony pożarem kościół i klasztor, wybudować kościół dla bractwa świętego Józefa, wybudować nową kaplicę świętej Anny, wybudować kaplicę Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem oraz nakazać budowę kościołów i kaplic w wielu innych miejscowościach. Jednakże to wspomniana Kalwaria, pierwsza śląska Nowa Jerozolima, jest tym dziełem, nad którym się teraz na chwilę pochylimy. Profesor Andrzej Kozioł w erudycyjnym wywodzie wykazał, że krzeszowska Kalwaria to zespół 32 stacji ujętych 23 murowane kaplice o zróżnicowanej formie, założonych według konceptu samego opata. Obecna ich forma, to jak wiemy, jest wynik późniejszych przekształceń, jednakże z zachowaniem istoty idei stworzonej przez Rosy, czyli rozplanowania według miar jerozolimskich. Koronnym dowodem jest zgodność rozmieszczenia poszczególnych kaplic z wydanym po raz pierwszy w 1682 roku
krzeszowskim modlitewniku pasyjnym, pióra samego opata. Zgodność, którą każdy może osobiście sprawdzić. Co miałem zaszczyt przed wielu już laty uczynić w towarzystwie księdza prałata Stanisława Szupieńki. Rzeczywiście co do kroku się zgadzało. Jedyny uszczerbek w oryginalnej strukturze to puste, choć wyróżniające się roślinnością miejsce postacji modlitwa w ogrojcu, którą rozebrano w 1927 roku, przenosząc zarazem wyposażenie do kaplicy Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Zawieśmy na chwilę opowieść o Krzeszowie. O, przepraszam, tu mi się nieco pomyliło. Właśnie to są ilustracje, które ukazują to, o czym mówiłem. Zawieśmy na chwilę opowieść o samym Krzeszowie i przyjrzyjmy się innym, nadal czytelnym elementom świadczącym o świadomej sakralizacji przestrzeni dokonanej za opata Rosy i jego następców, która znalazła spory oddźwięk społeczny wśród mieszkańców dominium klasztornego. Wzniesiony w Chełmsku kościół świętego Józefa, obecnie świętej rodziny, to nadal dominanta krajobrazowa, mimo konkurencyjnej wieży teleinformatycznej. Jednakże nie tylko to jest świadectwem sakralizacji przestrzeni. No nie rzeczona wieża, tylko sam kościół oczywiście. Z prywatnej fundacji mieszczan chełmskich powstała droga pięciu radości świętej Anny, prowadząca do kaplicy świętej Anny. Ten bliski ruinie budynek został kilka lat temu wyremontowany, a co ważne, obecni mieszkańcy Chełmska na powrót odbywają pielgrzymki. W ustronnie położonych Ulanowicach, obecnie części Lubawki, znowuż opat Rosa wzniósł kościół 14 wspomożycieli wraz z zabudowaniami przeznaczonymi na rekolekcje, rekonwalescencję, odpoczynek braci. Nie była to izolowana enklawa, lecz kolejne miejsce pielgrzymkowe. Przebieg dróżek prowadzących do Krzeszowa nadal jest czytelny wraz ze śladami po figurach. No niestety zostało ich tylko kilka. Przy prepozyturze w Starych Bogaczowicach opat Rosa nakazał budowę kościoła świętego Józefa, który dominuje masywną bryłą nad położoną w dolinie wsią. Za rządów opata Benedykta II Zajdela, w zamieszkałej przeważnie przez ewangelików miejscowości, wzniesiono wysmakowaną w formie kaplicę świętej Anny zlokalizowaną po drugiej stronie doliny. Czyli powierzono cały ten obszar opiece i świętego Józefa, i świętej Anny. Katoliccy mieszkańcy Starych Bogaczowic pielgrzymowali do Krzeszowa, do obrazu Matki Boskiej. Specjalnie wytyczoną trasą przeprowadzoną poza lokalnymi drogami, odwiedzając kościół w Witkowie i kaplicę świętej Anny tamże. Na jednej z górskich kulminacji powstała w 1730 roku rzeźba Matki Boskiej Tronującej. Ja z własnego doświadczenia wiem, że jest to spory wysiłek, aby pokonać tę drogę. Choć z daleka te góry wyglądają łagodne, przewyższenia są bardzo, bardzo męczące i znacznie łatwiej jest iść dnem doliny, tam gdzie jest przeprowadzany, no do dzisiaj używany szlak komunikacyjny, niż właśnie tymi ścieżkami. Czyli to jest dowód, że to jest świadoma, intencjonalnie przeprowadzona droga, nie mająca żadnego znaczenia gospodarczego. Tu chodziło o trud pielgrzymowania. Opat Rosa zadbał o to, aby w nowo utworzonym przeoracie wierzbnej, świeżym nabytku opactwa, dobudowano do romańskiego kościoła klasztor dla braci. Jego następcy kontynuowali to dzieło i znacznie rozbudowali kościół. Nowy klasztor powstał w jego sąsiedztwie wraz z budynkami gospodarczymi i ogrodami. Przy czym nie chodziło w tym wypadku jedynie o względy ekonomiczne. Tu może cofnę się. Proszę zwrócić uwagę. Położona nieopodal w większości protestancka Świdnica była jednym z miejsc, gdzie ścierało się na polu artystycznym
oba wyznania, czyli z jednej strony pana jezuici przejęli kościół miejski i przekształcili go w żywy ośrodek działalności kontrreformacyjnej, z drugiej strony dzięki łasce cesarskiej powstał jeden z kościołów w pokoju i moim zdaniem cystersi chcieli w ten sposób pojawić się również jako aktorzy na tej scenie dialogu wyznaniowego, czy raczej powiedzmy rywalizacji międzywyznaniowej. Porównując struktury architektoniczne przeoratów w Wierzbnej i Cieplicach, można zauważyć, że w obu wypadkach zadbano, choć przy użyciu różnych rozwiązań formalnych, aby zaakcentować obecność w przestrzeni. W wypadku Wierzbnej za stanem dwuwieżowym masywem romańskiego kościoła, a w wypadku Cieplic wysoką kampanilą. To zabieg prosty, operujący językiem w tym czasie powszechnie zrozumiałym i sposób nadzwyczajny dobitnie sformułowanym. Bowiem nie bez powodu jednym z warunków budowy kościołów pokoju w Głogowie, Jaworze i Świdnicy był zakaz wzniesienia dzwonnic. To tylko wybrane przykłady działalności cystersów, ale wróćmy w tym momencie do Krzeszowa. Zajęcie Śląska przez Prusy ograniczyło zakres podejmowanych działań, jednak ich nie wstrzymało. Dopiero sekularyzacja roku 1810 oznaczała, iż znacznie zostały ograniczone organizacyjne i materialne podstawy utrzymania przedstawionych elementów tworzących krajobraz klasztorny. Prezentowana mapa z 1813 roku, mapa, która pokazuje, w jaki sposób rozparcelowano dobra należące do cystersów, dostępna jest niestety tylko jako reprodukcja fotograficzna. Oryginał zaginął. Ukazuje zniesione, jak to się wówczas mówiło, opactwo w Krzeszowie z zachowanymi wszystkimi budowlami, zarysem regularnego ogrodu opata i częścią dróg Kalwarii. Proszę zwrócić uwagę na ten fragment. Jest tam czytelny napis Pilatusztik, czyli grunt na Piłata, część Piłatowa, jak to woli, z poprowadzoną po owalu drogą. Tak zgodnie z modlitewnikiem pasyjnym przebiegała droga, którą Chrystus przebył od pałacu Piłata do pałacu Heroda. Ten szczegół pozornie tylko mało istotny, gdyż czytelny obecnie tylko w modlitewniku pasyjnym, jest widoczny w kolejnych edycjach map topograficznych wydawanych od 1810 roku. Tu jeszcze może cofnijmy się na chwilę. Zwróćcie Państwo też uwagę na to, że samo opactwo jest wyodrębnioną enklawą i na wschód i zachód od niego mamy dwa duże zgrupowania domów regularnie osadzonych. To prawdopodobnie jest lokalizacja kolonii artystycznej, która obsługiwała Krzeszów. Jedynym dodatkiem późniejszym to jest po stronie, wschód-zachód, północ-południe oczywiście, mapa jest inaczej ustawiona, jest za czasów Fryderyka Wielkiego nakazane wybudowanie osady dla tak zwanej fabryki. Mieszkali tam rzemieślnicy, którzy trudnili się tkactwem. W kolejnych edycjach map topograficznych wydawanych od 1890 roku. I tak mniej więcej wyglądał Krzeszów, tak wyglądał Krzeszów w 1908 roku. Nadal mamy zachowany w pełni nowożytny, ukształtowany obraz właśnie czego? Niemcy używają określenia Klosterlandschaft, krajobraz klasztorny. I chyba to jest najwłaściwsze nazwanie tego miejsca. Industrializacja długo omijała Krzeszów. Jeden z nielicznych nowych elementów, już tutaj widoczny, choć tylko w
niewielkim fragmencie, to przeprowadzona dopiero w 1899 roku linia kolejowa z Kamiennej Góry do Okrzeszyna. Tory w dwóch miejscach przecinały drogi Kalwarii, jednak nie wpłynęły w znaczący sposób na zagospodarowanie terenu. O, tu może lepiej nawet widać ten budynek dworca kolejowego, ale nie ma tam większych ingerencji. Oj, przepraszam. Dopiero pod koniec lat 30. na zachód od torów kolejowych i funkcjonującej od drugiej połowy XIX wieku cegielni wytyczono działki pod budowę osiedla mieszkaniowego. Typowa realizacja z wykorzystaniem mechanizmów stworzonych przez spółkę użyteczności publicznej Schlesische Heimstätte. To niewielkie początkowo skupisko domów w ostatnich latach znacznie się rozrosło i będzie się rozrastać. Miejmy jedynie nadzieję, że zabudowa, która już się pojawiła w jednej z osi widokowych, nie przesunie się w kierunku południowym oraz że nie zostanie zniszczony przede wszystkim układ dróg, które według wzorca jerozolimskiego wyznaczył sam opat Bernard Rossa. Bo nie tylko same budynki, ale też i szlaki między nimi są elementem tego założenia. Tu jeden jeszcze z fragmentów nienaruszonych ingerencją człowieka i to, o czym opowiadałem, to powinno świecić, tak? Jak można włączyć, żeby to się... Aha. I w tym miejscu jest do dzisiaj czytelny taki owal, który moim zdaniem powinien zostać wyznaczony ponownie, żeby pozostał przywołany ten element, który istniał i kilkadziesiąt lat dopiero temu został zatarty. Współcześni mieszkańcy Krzeszowa są świadomi wartości spuścizny po cystersach. Wiedzą, iż nie zamyka się ona w murach opactwa. Przykładem odbudowa kaplicy świętej Anny, czy pieczołowicie odnowione w ostatnich latach stacje Kalwarii. Mam nadzieję, że zadbają też o trudniej dostrzeganą, delikatną osnowę, na której utkano tkaninę tej opowieści i ograniczą zasięg i intensywność zabudowy. Dziękuję Państwu.